Panie komisarzu, aspirant Malinowski melduje się na... Morda w kubeł! Będziesz gadał, jak dam znak. Napisałeś podanie. Ośmieliłem się przedłożyć moje podanie oraz życiorys na biurku pana komisarza. Ośmieliłem się, przedłożyłem się. Co to kurwa za słownictwo? Co ty myślisz, że jesteś w szkółce niedzielnej? To jest, chłopie, szkoła życia. Tu się nie pierdoli w tańcu, zrozumiano? Tak jest. No. To jest twój podejrzany, ty prowadzisz przesłuchanie. Chcesz wydobyć od niego jakąś informację. Co robisz? Ale jaką informację? Nieistotne, która godzina na przykład. Przepraszam, która godzina? No śmiało, śmiało! Gadaj, która godzina, bo ci dupę skopię. Jak będziesz taki żwawy, to ci ręce zabiorą. Co się z tobą dzieje, Malinowski? Nawet mu kurwa czapka nie spadła. To moja teściowa ma więcej werwy, a na wózku jeździ. Albo my, albo oni, Malinowski. Jak będziesz taki miętki, to ci żywcem dupę zeżrą. Ja ci pokażę, jak to się robi. Gadaj, chamie, jaki czas, bo ci łeb rozwalę. Gadaj! Zrozumiałeś? Skurwysynie, tak czy nie? W krótkich słowach, Malinowski. Spadasz na niego jak chuj na mariole, jeb! Resetujesz gościa! Ty kumasz czacze, czy tracisz wątek? Kumam. Taka forma zapytania gwarantuje otrzymanie odpowiedzi. No chyba, że gość nie ma zegarka. No, chyba, że tak. Kurwa, twoja mała, Malinowski! A, odciski palców. Brawo, wygrałeś talon na kurwę i balon.